Szanowni rolnicy, wszyscy starostowie, wojewódzcy, powiatowi, gminni, diecezjalni, czcigodny księże biskupie, wszyscy tutaj zgromadzeni, wymienieni już uczestnicy tegorocznych dożynek. Przed chwilą wypowiedziane słowa to rzeczywiście zobowiązanie, w którym wyrażamy wdzięczność i wielki szacunek dla tych, którzy dzięki ciężkiej ich pracy dostarczają, dają nam na co dzień chleb powszedni. Dziękujemy również Stwórcy, opatrzności Bożej, że pozwala mnożyć tę pracę, że jesteśmy jednymi z tych, którzy dzięki ich pracy mogą korzystać i żyć z daru życia. Przytoczone przed chwilą słowa przez panią starostę świętego Jana Pawła II wybitnie mówią o tym, czym jest chleb dla człowieka. Owszem, wszak nie tylko chlebem człowiek żyje, ale bez chleba żyć nie może. Więc jeżeli dotykamy istoty życia i pracy z drugiej strony rolnika, dotykamy tak naprawdę tego, czym trudził się przez 6 dni Stwórca, aby dzisiaj spotkać się 7. dnia i podziękować Mu za tę ziemię, która rodzi plony i za tych, którzy pomnażają po 100-kroć plony, ziarno, które sieją w ziemi. Że nie są tymi, którzy ten przysłowiowy talar zakopali w ziemi i nie pomnożyli, ale oddają go ludziom, Bogu, pomnożonym. Powinniśmy się uczyć od rolników, jak siać i zbierać, i cieszyć się plonami. Ale obiada powinniśmy też myśleć o sobie, abyśmy nie korzystali, nie zbierali, nie siejąc. To przesłanie dla nas wszystkich tu obecnych, którzy dziś jesteśmy, aby wspólnie świętować i dziękować rolnikom, tym utrudzonym synom ziemi, polskiej ziemi, kujawskiej ziemi, którzy na co dzień zmagają się z codziennością i dostarczają nam ten bezcenny dar, jakim jest chleb. Dziękuję księdzu biskupowi, że mogliśmy zorganizować wspólnie te dożynki tu na Kujawach, we Włocławku, ale wspólnie również poprzez diecezję włocławską z częścią Wielkopolski. Serdecznie pozdrawiam rolników, naszych sąsiadów z pięknej Wielkopolski. Dziękuję panu prezydentowi, że mogliśmy wczoraj rozpocząć nasze świętowanie już we Włocławku, że uczestniczy w nim miasto, tak jak w zeszłym roku w Toruń, w tym Włocławek, że możemy tutaj się spotkać. Dziękuję panu staroście powiatu włocławskiego, pani wójt, tu w Kruszynie, w tym miejscu, gdzie w 1991 roku z tego miejsca przemawiał po raz pierwszy na naszej kujawsko-pomorskiej ziemi Ojciec Święty Jan Paweł II. Ileż słów wypowiedział również do rolników. Ileż pięknych słów można by w nieskończoność przytaczać. Wypowiedział ten niestrudzony pielgrzym do nas, a dziś, jako że jesteśmy w szczególny sposób upoważnieni, ale i zobowiązani jako ci, którzy mają nosić patronat Jana Pawła II, jako województwo kujawsko-pomorskiego, ileż my jeszcze musimy się wsłuchać i nauczyć od niego, ileż powinniśmy zasiać jeszcze na nowo, w nowym pokoleniu, które nie znało Jana Pawła II, żeby i oni mogli doznać tego wspaniałego
daru, jakim było spotkanie z tym wielkim człowiekiem. Spotykamy się na ziemi żyznej, ale i trudnej, bo Kujawy są zróżnicowane. Chwalimy dzisiejsze plony, tegoroczne plony, były niezwykle dobre, wiemy o tym, ale wiemy również, że przychodzi rolnikom gospodarzyć na czarnoziemach, ale i na piątej klasie ziemi. I tu trzeba szczególnie w tych trudnych miejscach pomóc rolnikom, aby ich praca była opłacalną, aby trudząc się na małych areałach, ileż jeszcze takich gospodarstw jest, 5, 10, nawet 20-hektarowych, ale w porównaniu z tymi wielkimi, też chcą żyć, też chcą przetrwać. Chylę więc czoła przed tymi, którzy na co dzień, nie sami, ale całymi rodzinami, od świtu po noc, stają, aby iść do przodku, stają, aby zaorać, zasiać, żniwować. Rodzina rolnicza jest szczególna. Tu wytwarza się szczególna więź międzypokoleniowa. I to właśnie ta rodzina stanowi o naszej tożsamości, o naszym fundamencie kultury, polskiej kultury. Chrońmy ją, ponieważ to stąd wszystko się zaczyna. Agricola to znaczy kultura uprawy. Nie byłoby tej wielkiej, symfonicznej, operowej, jak ją zwał, tak zwał, gdyby nie rolnik, który na co dzień przetwarza ziemię w inną rzeczywistość. Pamiętajmy o tym, że ta spontaniczna kulturowość, którą obserwujemy tu na Kujawach tak wyraźnie, jest emanacją, odzwierciedleniem prawdziwej, niczym nie skomercjalizowanej potrzeby tworzenia. To są naprawdę wspaniali, wielcy ludzie, twórcy. Więc nie tylko chlebem, ale i kulturą, duchem, wiarą, to wszystko, co otrzymujemy od was, moi kochani rolnicy. Chodzili po tej ziemi wspaniali ludzie. Można sięgać początków naszej państwowości. Kazimierz Wielki, prymas Wyszyński z rodziny rolniczej. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, który zakończył tutaj swoje życie, też z rolniczej rodziny. I wielu, wielu innych. Jest to zaiste kolebka. Pamiętajmy o tym, całej naszej świadomości narodowej. Cud nad Wisłą, który nie tylko bitwa przecież o Warszawę rozstrzygnęła się pod Warszawą, ale tu również. To jest nic innego jak obrona tej tożsamości. Iluż rolników, chłopów zaciągnęło się wówczas w 20 roku do armii, żeby bronić na tych ziemiach świeżo odzyskanej niepodległości. Szanowni Państwo, są z nami dzisiaj znamienici goście wymienieni z Nawary, ze Szkocji, z Gruzji, z Litwy. To dowód na to, że patrzy na nas świat. Są tutaj po to, aby również podziękować Polsce dzisiaj, w tych czasach, kiedy trwa wojna na Ukrainie, za naszą postawę, bo jeżeli dziś dzielimy się chlebem powszednim, czym jest ten chleb bez stołu, przy którym zasiadają wszyscy, potrzebujący wsparcia, są głodni, potrzebują pomocy. Znów zadziwiliśmy świat. Solidarność w nas tkwi. Ta solidarność przetrwała. Przetrwała lata PRL-u, ale przetrwała również lata komercjalizacji. Obudziła się po 40 latach. Znów czujemy, że Polacy wszyscy, bez względu na to, skąd pochodzą, kim są, jak, co robią, czym się zajmują, czują podobnie. Wdzięczna jest nam nie tylko Ukraina, ale wszyscy, którzy nas podziwiają. I to jest ich wyraz, dzisiejsza obecność za to, co robimy. Również tu na Kujawach, na Pomorzu. Szanowni Państwo, życząc wszystkim tu rolnikom owocnych,
zasiewów, bo już po żniwach. Życzę wam, abyście byli nieutrudzonymi orędownikami prawdy, że bez pracy niczego nie można w życiu osiągnąć. A my, jako ci, którzy waszą pracę przyjmują, wasz trud i wysiłek, całych waszych rodzin, jako ci, których wybraliście do waszego reprezentowania również was, waszych spraw, abyście mieli w nas tych, na których możecie liczyć, abyśmy nie zawodzili, żeby przy tym stole, kiedy dzielimy się okruszyną chleba, wszyscy rozumieli, że powinniśmy współtworzyć i wspólnie ten chleb dzielić i wspólnie się nim karmić. Życzę naszym rolnikom, aby minęły te kryzysy cenowe, abyście mogli spokojnie planować swoją przyszłość, aby wasze rodziny planowały pozostać na gospodarstwach, żeby widziały wasze dzieci sens tej pięknej, szlachetnej pracy, ale jakże często wiemy, niedocenianej, jakże często niedowartościowanej. Niech Pan Bóg błogosławi wam wszystkim w waszej pracy, rolnikom, sadownikom, pszczelarzom, ogrodnikom, wszystkim, którzy trudzą się na co dzień, aby dawać nam życie. Szczęść Boże.